Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K24 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli mecz z Orlando Magic. Jest to key game. Będziemy mierzyli się z obecnym Rookie of the Year, tak? Tak, chyba z obecnym Rookie of the Year, Davidem O'Connorem, więc jakby dziwne, że musimy się mieszać z nim, jakby jesteśmy zawodnikiem, który walczy o nagrodę MVP. My, nasi rywale to powinni być gracze typu Luka, tacy może powiedzieć zawodnicy, jakby... Jakby to powiedzieć, po prostu tacy no najlepsi na świecie. Nie David O'Connor, który no wątpię, że jest na razie jednym z najlepszych na świecie. Najpierw tutaj przed meczem jeszcze musimy porozmawiać z asystentem trenera, więc zróbmy to i porozmawiajmy o tym naszym game planie, w sumie na ten mecz. That right there is just filthy. Not hard to see why he was rookie of the year. But did you see how? Yeah, they were slow on the switch. Right, which is why we need you to play without hesitation. Got it. Good. So if they give us the same look, I want you to trap. Don't give them room to operate. Right. Right there. Yeah? Exactly. Okay. Będąc kompletnie szczerym, nie obawiam się w ogóle tego zespołu i O'Connora, więc nie czuję nawet, że potrzebuję jeszcze jakiegoś game planu, więc po prostu czuję, że musimy wyjść i wygrać z Orlando Magic i wierzę, że możemy to zrobić bez żadnych problemów, a więc pora na mecz San Antonio Spurs kontra Orlando Magic, spotkanie, które będziemy tutaj grali u siebie w San Antonio. Nie wiem już w sumie, kiedy my przegraliśmy mecz, który graliśmy tutaj, nie symulowaliśmy, więc czuję, że dzisiaj dalej będziemy zwycięzcami i to jest też potencjalne, że 50. zwycięstwo w tym sezonie to może być, więc tym bardziej byłoby fajnie wygrać. W poprzednim odcinku widzieliśmy Kobe Jordan i Victor Wembanyama show w Madison Square Garden. Tutaj mam nadzieję, że też damy show, ale przed własną publiką. Zapomniałem, żeby zmienić rotację, a nie ukrywam, że nic do Holanda nie mam personalnie, ale wydaje mi się, że nie powinien być starterem naszym, więc to jest taka rzecz, którą bym zmienił. No ale właśnie już no ta za późno, ale wierzę i tak sobie poradzimy. Reklamuję, może powiedzieć, Franza Wagnera jako ich największą gwiazdę, no bo właśnie Bankero nie ma tutaj. Już nie pamiętam, Bankero chyba odchodził do Milwaukee. Czy dalej tam jest ten Milwaukee, to już nie pamiętam, ale wiem, że był on, on odchodził do Milwaukee. Jak już nic o tym nie było, więc żeby on wszedł w jego, może być miejsce po części, wszedł w jego buty, tak po części można w sumie to nazwać. I możemy zaczynać. Ten O'Connor to jest chyba, tak, to jest ten dziewiątka. Czy on jest centrem, tak? No to, może powiedzieć, tym bardziej jakby nie będziemy mieli z nim za dużo pojedynków, chyba że jak ja będę atakował, bo ja go nie będę bronił, chyba że no czasami się tam mismatch-up wydarzy, ale no nie będę miał jakoś z nim personalnie takich pojedynków w sumie. O'Connor przyjdzie. I podałem się, że ma Wiktora przy sobie, więc coś się, że on nie będzie od zbyt dobrego teammate grade, tak? Victor Wembanyama go kryje. Collins. Oj, musi tutaj uważać właśnie Holland. Franz Wagner, O'Connor. John Collins, Anthony Black. Dobra, perfekcja, prawie wybrona bym powiedział. Perfekcja byłaby, gdybym go zablokował jeszcze. Ale nie narzekam tutaj na to. Niestety nie przebiłem się obok Anthony'ego Blacka. Ale jup, pięknie. Pięknie tutaj pofrunął Holland. Nie rzucałem zbyt jednego ale jupów, ale tutaj już muszę przyznać, że wyskok ma dobry. Wyskok ma naprawdę dobry. A można powiedzieć po części trampolinę w nogach. Aj, faul. No i muszę teraz się pilnać z faulami do końca pierwszej kwarty. Bo każdy faul następny to od razu z miejsca siadam na ławce. Myślałem, że dam radę właśnie tam go wybić tą piłkę. Ale na pewno myślałem, że nie będzie faulu. A jednak był faul. Więc nie mogę już prawie robić stealów, bo nie ma co ryzykować. Wiem, jak łatwo tutaj w próbach stealu wymusić faul na mnie. Próba dobrej wybrony nie udało się najlepiej, ale i tak głębi zbiera. Holland powinien dostać piłkę i Holland ma łatwe punkty. 6-0. Ten mecz nie ma prawa być równym meczem, mam wrażenie. Franz Wagner.
Dobra, weźcie pod kosz i łatwy wsad. I kolejne punkty, 8-2. Ten mecz naprawdę właśnie mam wrażenie, że będzie, z tego względu też nie będzie trudny, mam wrażenie, że już rok temu się z nimi mierzyliśmy, jak też mieli dobry sezon i to było w Orlando i tam też się przejechaliśmy po nich, więc oj, niestety O'Connor tutaj zdobędzie punkty, ale to jest tylko jeden punkt tutaj, więc to nie jest tak, że znowu on teraz nagle wystrzeli, bo jednak cały czas będzie miał większość czasu Wiktora Wembanyamę krytego, że będzie właśnie kryty przez Wiktora Wembanyamę. Weźcie pod kosz i łatwy prawie wsad, O'Connor mnie fauluje, więc i lepiej w sumie. Pod ten nasz matchup, tym lepiej, że on nie fauluje. I mamy dwa celne rzuty osobiste. Z tym ostatnio też są problemy, jednak też łatwiej się rzuca oczywiście wiadomo u siebie, jak fani nie krzyczą, żeby nie próbują tutaj przeszkodzić. Próbowałbym tutaj zabrać tą piłkę, gdyby nie właśnie to, że no nie mogę. Nie mogę próbować jakby, bo mogłem mieć znaczy faul i bym siadł na ławce już. AJ Griffin. Za późno podałem może. O, klikałem podanie mu, więc szkoda bardzo, że nie podał. Bardzo, bardzo szkoda, że nie podał. Anthony Black. Ale już to było zbyt łatwe. To po prostu było zbyt łatwe. Nie może tak łatwo koniec po prostu stać sobie i mieć pozwolenie na to, żeby tak zaatakował. Mikal, trójka może. I tak jest, piękny Mikal. Patrzę na nasza pierwsza trójka w tym meczu naszej drużyny, chyba tak. Ogólnie też tutaj w tym całym meczu pierwsza trójka, jeśli się nie mylę. Mam nadzieję, że nie przegapiłem gdzieś przedtem trójki. No nie, Orlando też jest po dwa punkty zbywają tutaj. To będzie ciężka trójka, którą Franz Wagner trafia, wow. Wydawało się, że nie powinien trafić, no bo nie powinien trafić tej trójki, ale jeszcze się tutaj dał radę jakoś to jeszcze wykończyć, tak jak ja próbuję tutaj wykończyć, ale nie mam faulu, nie mam celnego też rzutu. Prawie miałem tam zbiórkę, nie było jeszcze tak daleko od tego. Anthony Black, dobrze wybroniony do końca, super. Chyba ktoś tutaj wchodził, bo ja w tym post-upie to nie powinno być zbyt łatwe, ale było łatwe. Podejrzewałem łatwe, naprawdę. Anthony Black to nie jest zbytnio mały zawodnik. Aby jak wystarczy patrzeć na niego, to nie jest to mały zawodnik, jak na swoją pozycję. Więc mnie zdziwiło to, że tak łatwo go przepchałem. Nie, może nie był gotowy na to? Może sam się spodziewał, że będę próbował w ogóle. Aj, tutaj próbowałbym, tak bym znowu próbował, ale nie chcę ryzykować po prostu. Niepotrzebne jest to ryzyko. To ryzyko się nie opłaca. Wemby zbieram. Oj, ciężka trójka Wiktora to była. No tak, taka niepotrzebna zdecydowanie. Zdecydowanie niepotrzebna trójka. Tak samo jak Franz teraz próbuje, za wcześnie chyba. Ja też tam musiałem uważać, bo to mogło się też skończyć dość łatwym faulem. Jet Howard nie zatrzymał. To takie właśnie akcje, które po prostu... Holland, musisz być mądrzejszy. Albo od razu rzucasz, albo w ogóle. W takiej sytuacji 99% razy jest tak, że albo rzucasz od razu, jak złapiesz tę piłkę po zbiórce, albo w ogóle nie próbujesz. Ale on niestety tego nie wie. No niestety tego nie wie, szkoda. Out of bounds. Jak można tego dopuścić naprawdę? Jak można tam nie utrzymać się? Taki bardzo prosty błąd, niepotrzebny na pewno dla nas. Timeout Magic na jakieś 4 minuty do końca. Let's get it, bro. Orlando właśnie tu jest na 4. miejscu, ale mogą spaść potencjalnie w dół po tej porażce. Oj, to jest ten faul.
Nie cierpię tych fauli, nie cierpię tych fauli, ale właśnie, tak łatwo je może zdobyć. 27-29, oni prowadzą. Wracam tutaj na początek sam drugiej kwarty. Przynajmniej nie stracimy jakoś dużo czasu, mam wrażenie, że zszedłbym z minutę, dwie później. Więc nie tak, że tak stracimy jakoś mega dużo czasu. Franz Wagner. Właśnie zapomniałem, chyba jak dostanę ten trzeci faul, to od razu też schodzę, więc muszę się pilnować, bo następny faul oznacza też, że już będzie to koniec dla mnie udziału w tej pierwszej połowie. Dobry był ten pasek, ale oczywiście musiał nagle, może powiedzieć, zmniejszyć tam. Ale teraz ten uda wjazd i to są punkty. Już animacja się zmieniła, co już mi się od razu nie spodobało, ale dobrze, ta animacja zmienia się tak, że nie przeszkodziłam zdobyć punkty. Franz Wagner do Sundina. Sundin Okongwu trafia. Myślę, że Mark Williams go zablokuje. Powinien wręcz go zablokować. Niestety nie ma tutaj. Za często raz właśnie mam wrażenie, że mój zawodnik się po prostu zatrzyma przed tym zawodnikiem i jakby nie przejdzie koło niego. I to psuje tą akcję. Markelfeld kontra Wemby. To znaczy, że ktoś od nich duży ma mismatch-up. Czy to jest ten Sundin, który ma mismatch-up? Wątpię. Może, nie wiem, Franz Wagner. Dałem mu to, dosłownie pół sekundy mu dałem przed przypadek miejsce i to od razu wykorzystał. Szybkie oddanie tutaj punktów. Musimy jak najszybciej właśnie wyjść na prowadzenie, bo to nie jest zespół, z którym powinniśmy walczyć jak równy z równym. To zespół, który powinniśmy spokojnie pokonać. Pięknie. Pięknie. Wyczułem... Ale oczywiście, że mam piłkę. Wyczułem, co oni będą kombinowali, ale... Co z tego, można powiedzieć. Masz go tutaj, Wemby. Dobrze, dobrze. No i ten padnie. Nie cierpię trójek na Hall of Fame. Ja absolutnie nie cierpię tych trójek na Hall of Fame. To jest zbyt trudne. Jak na to, jak dobrym jesteśmy three-point shooterem, to nie powinno być aż tak ciężkie. Nie obchodzi mnie, że to jest Hall of Fame. To i tak nie powinno być takie ciężkie. Nie trafia tutaj, dobra. Udało się tutaj wejść. To jest właśnie, to jest ważne, tak? Po prostu zawsze praktycznie jak próbuję tak sposób atakować, o to chodzi. Po prostu przebić się przed zawodnikiem. Czasami się uda, czasami niestety też się nie uda. Franz, ciężki rzut, nie trafia. Mark Williams troszkę za późno, ale i tak jeszcze zdążyłem. I to najważniejsze. Mamy remis. Ma to Markel Feltz nawet dobrze sobie poradził. Bałem się troszeczkę zrobić cokolwiek, bo jednak ten faul następny właśnie siada na ławce, więc... Ale jup. Pięknie. O to chodzi, Wiktor. Widziałem po prostu, jak dużo miałem przestrzeni tutaj wolnej, więc wiedziałem, że mogę polecieć w górę. Za łatwo. Aj. Te faule są tak głupie, naprawdę. Jaki ja w ogóle mam kontakt z nim? Jednak nie siedzę na ławce, to przynajmniej tyle, ale nie powinien to być faul, naprawdę. Ja nie wiem, to jest ten marginal kontakt, bym powiedział. To jest naprawdę malutki kontakt. Nie powinien być faul, naprawdę. Nie wierzę w to, że coś takiego jest gwizdane jako faul. Dobrze, przynajmniej mogę jeszcze grać. O, ten Black. Trafia. Niestety trafia. Wow, to było okropne. To było okropne, że w ogóle miałem... To było okropne, że miałem tak mało paska w takiej akcji. No, taka akcja, która naprawdę wydawała się, że to nie będzie ciężkie, żeby dodać punkty, ale oczywiście gra ma swój plan, żeby przeszkodzić. Okongwu, Mark Williams, pięknie. Nie wierzę, no dobra, udało się, ale znowu, jest szeroki pasek, ale... Oni nie zrobili takiego adjustment tutaj defensywnego, żeby to spadło aż tak bardzo. Ja rozumiem, że
było ciężej już nagle trafić, ale nie aż tak znowu. Nienawidzę tego, nienawidzę już, nie cierpię, że nie cierpię, a nienawidzę tych fali, naprawdę, bo po prostu to nie jest już naprawdę fajne, naprawdę, to już nie jest śmieszne nawet, jak głupie są te faule, blocking faule. I też właśnie najgorsze, że to nie jest coś od lat, co jest w tej grze, tylko jak mówiłem wiele razy, to jest coś, co się pojawiło od tej edycji gry. Nie było tego w 2K23, nie było tego w 2K22, nie było poprzednich 2K, takich fauli nie było i to jest głupie i mam nadzieję, że to będzie od 2K25 wywalone znowu, bo naprawdę po prostu jest tak nerwujące, zwłaszcza, że czasami, większość razy w tych sytuacjach naprawdę ten kontakt nie istnieje prawie. Nie cierpię tego, naprawdę to jest najgorszy typ faulu w tej grze, zdecydowanie najgorszy typ faulu w tej grze. No i tak to właśnie czasami niszczy mecze, takie głupie faule niszczą mecze. Ja tam już cztery mam faule, no i tak to jest właśnie z tymi skakają do... Dlatego nie cierpię skakać do zawodnika, dlatego właśnie nienawidzę skakać do zawodników jak rzucają. Czy to, albo też po prostu ogólnie nawet zahaczenie o rękę jest tak łatwe w porównaniu do tej gry poprzednio, żeby właśnie zdarzyło się tak, takie faule, jak blocking te faule, te głupie blocking faule, nie było ani razu poprzednio przed My Career. Mógłbym oglądać od pierwszego odcinka do ostatniego, nie było. A faule, że właśnie próbuję bronić jak rzuca i tam zahaczam, wow, nie grałem w trzecią kwartę, zahacza o rękę, to było rzadkie. A teraz to jest tak częste, że to jest naprawdę aż przesada. Rozumiem, zwiększyć troszeczkę, ale nie z prawie zero na max. To jest praktycznie, mam wrażenie, ten suwak przeniesiony, więc to jest naprawdę głupie. Czyli no, mieliśmy ogromne problemy z faulami i musimy sobie tutaj... Właśnie, teammate grade mamy B+, muszę... B-, znaczy muszę na to patrzeć. Oczywiście. Muszę na to patrzeć właśnie, ja mam o matce dobrze, przynajmniej tyle. Zapomniałem, że to jest key game, to jest istotne, to jest key game, to nie jest byle jaki mecz, to jest key game. Franz Wagner atakuje, oddaje, Marker Feltz. Nie trafię, dobra, bałem się, że za wcześnie wyskoczyłem, ale się skończyło i tak dobrze dla nas. To jest atak i to są punkty, no ale znowu, mój zawodnik, tak nie wiem, ten odskok do tyłu to nie był, wydaje mi się, że dobry pomysł, ale przynajmniej trafił. Nie wiem, to mam wrażenie, że jest, tu jest większy, jakby może powiedzieć, faul, niż jak ja przez czasami tam skoczę, jest lekki kontakt. Tutaj dosłownie jakby dostałem, może powiedzieć, jestem poturbowany, widać po moim zawodniku. Ale tutaj nic nie ma. Tutaj faul, znaczy faul, sagada. Już o tych faulach tak dużo gadałem, że aż mam w głowie te faule. Tutaj powinna być piłka do mnie podana w tej sytuacji. Franz Wagner, pudło. Myślałem, że zdążę przed nim to złapać, przed tym 49. Markel Feltz się myli. Dobra piłka i łatwy wsad. I kolejne punkty. 6 punktów przewagi mamy. Dobrze, przynajmniej właśnie nasz zespół prowadzi. Właśnie beze mnie grając prawie w tym meczu. Tak to bym określił. Patrz na to, jak mało gram w tym meczu. Przestrzelił to dobrze. Mój zawodnik się przebił. Mój zawodnik się przebił. Tak, chyba by dobrze zrobiła. Miałbym punkty, gdyby mój zawodnik się po prostu przebił. A mój zawodnik się nie przebił. I to było ryzyko, które prawie się popłaciło. Dobra, wybrana do końca. Ja się tam rzuciłem w ostatniej chwili. I to są punkty. Miałem mówić, że znowu, żeby się czasem coś dziwnego nie wydarzyło, bo wydawało się, że to będą łatwe punkty, ale im bliżej kosza, tym coraz bardziej byłem pewny, że to nie trafi, ale jeszcze to wpadło jakoś do kosza. Timeout Magic, 7 minut do końca. Mamy 8 punktów przewagi. Markel Feltz. Nie ma dobrze faulu tutaj.
Wybrona tutaj Wębiego, Wębi ma piłkę. Oj, nie podawał lepiej. Właśnie miał tutaj podawać, taki był oryginalny plan, ale jednak zobaczyłem, że nie jest tak łatwo jednak tutaj. Wębi. I to jest wsad i łatwe punkty dla Wiktora. Też Wiktor nie ma tutaj za dużo tych punktów w tym meczu akurat. Za bardzo Wiktor się tym markerem interesował. Powinien bardziej się skupiać na byciu, na króciu, można powiedzieć, takim równym bardziej. Zbyt właśnie na markerze się tutaj markerem zainteresował, zamiast właśnie tam swoim zawodnikiem. Wiktor. Pięknie. Udało się znaleźć. Czekałem właśnie, patrzyłem na tego Wiktora i czekałem na ten perfekcyjny moment, w którym jakbym podam, ta piłka do niego przejdzie i będzie mógł łatwo zdobyć punkty. Uwaga tego O'Connora. Wębi jednak jest przy nim i Wębi go zablokował. To było potężne. I łatwy wsad dla nas. Pięknie. Mamy też ocenę B+. On nie może mieć wysokiej oceny. On ma ocenę C, więc wygrać też pewnie wygramy. Czuję się też pewnie, więc wydaje się, że key game będzie perfekcyjnie zrobiony. Connor ma tym razem prawie dobrą akcję, bo wystarczyło, brakło mu po prostu wykończenia. Aj, powinien dokończyć, bo on tutaj próbował. Aj, myślałem, że po prostu tutaj kontakt będzie zbyt duży i że po prostu będzie wybronnie po prostu bez faulu, a jednak on próbował tutaj charge'a wymusić. Dobra wybrana Wiktora i piłka do nas i łatwe punkty dla nas od Wiktora. Markel Feltz, pudło. Wiktor znowu to zrobił. Wiktor znowu wyszedł tam jakimś tam za linię końcową. Franz Wagner pod kosz, rzuca, trafia. Nie był to łatwy rzut, ale trafił. A w ogóle w sumie nie mówiłem dzisiaj o meczach, które ostatnio były. W sumie właśnie, jakie ostatnio mieliśmy mecz? Mieliśmy OKC, tak, mieliśmy ten mecz Boston i Cavs. To Boston i Cavs, no to był mecz, w którym chyba mecz, w którym nie było żadnego zaskoczenia, czyli Celtics wygrali. Wydawało się, że tak musiało być, można powiedzieć, tak musiało być, wydaje się. Spodziewałem się, czy się spodziewałem troszkę więcej? Troszeczkę może się więcej spodziewałem, choć z drugiej strony to jest mecz Bostona, więc nie wiem. Nie wiem, czy się aż, jak, czego się aby bardziej spodziewałem pokazu. Bardziej patrzymy na Celtics, jak oni mocni będą i byli bardzo mocni. Derrick White jest niesamowity, tak w ogóle. Derrick White zdobył w trzecim meczu z rzędu 25 punktów, to jest naprawdę niesamowite. Derrick White był już underrated zawodnikiem, ale po prostu on, po prostu to co robi jest fenomenalne, prawda, to co robi fenomenalne. Tatum za to, ona przez playoffs nie radzi sobie najlepiej. Jakby no, widać po prostu, że on nie wygląda dobrze w playoffs. W sezonie zasadniczym wygląda dużo lepiej w playoffs, jak na razie. No nawet, on jest, nawet właśnie Derrick White ma wyższe points per game od niego w tych playoffs. To myślę, że dużo pokazuje. Myślę, że naprawdę bardzo dużo pokazuje właśnie, jak Derrick White notuje wyższe points per game od Tatuma. I potem OKC Thunder, Dallas Mavericks. OKC wygrało. Byłem właśnie tego meczu bardzo ciekawy, bo tak mówię, ta seria jest dla mnie mega równa. Ostatecznie wytypowałem, nie wiem, Dallas in 6, Dallas in 7 ostatecznie wytypowałem chyba, nie pamiętam dokładnie. No ale typowałem się na pewno Dallas i ten mecz pierwszy, co mi pokazał? Pokazał mi, że ten mecz, też ta seria może być równa. Jakby nikt z Dallas, bądźmy szczerzy, nie zagrał tego meczu dobrze. Więc jakby Luka i Kyrie zagrali dobrze, to naprawdę oni byli w stanie to wygrać. Gafford bym powiedział, że zagrał dość dobrze. Jeśli chodzi o Dallas, to Gafford zagrał dość dobrze. Więc on tylko zagrał dobrze, a jak Luka i Kyrie zagrają dobrze, no to ten... No to ta seria może być jeszcze bardzo ciekawa, więc na pewno nie skreślam w ogóle Dallas jeszcze. Tym bardziej właśnie, że po tym co przeczytałem, że Luka Doncic ma rekord 1-5 w pierwszych meczach serii playoffs w karierze.
Więc, no jakby Luka Doncic prawie zawsze w swojej karierze pierwszy mecz, rozpoczęcie, jakby początek serii zawsze przegra praktycznie, więc tym bardziej jakby nie miałbym o coś martwić. Sam Luka się nie martwił na swoim wywiadzie, więc nie martwił mi się na pewno Dallas. Typowałem, że tej nocy, który będzie mecz, czyli w ogóle, dosłownie, że jak zakończy ten film, to będzie ogłoszony MVP, więc to też na pewno, no myślę, że dalej, wydaje mi się, że to będzie Jokić. Nagram to właśnie, dosłownie jest północ 9, jak ja to nagrywam teraz, więc za chwilkę właśnie dosłownie będzie to ogłoszone chyba północ 30, czy później? Nie, chyba pierwsze 30, tak. No ale ogólnie, jakby, wydaje mi się, że to Jokić dalej będzie. Jakby to nie jest, jak mówiłem, dla mnie Luka, ale typuję, kto wygra właśnie, no wydaje mi się, że wygra to, wydaje mi się właśnie, że to wygra Jokić. Typowałem też właśnie mecz Knicks Pacers, że a w sumie typowałem właśnie. Nie, chyba typowałem Knicks. Jeśli nie, to też jeszcze właśnie dosłownie 2 godziny przed meczem typuję Knicks, że wygrają. Nie wiem, jak typowałem ostatnio, ale no wydaje mi się, że Knicks powinni wygrać. A mecz następny, który mam do wytypowania, to nawet dwa mecze. Celtics Cavaliers. To jest pierwszy mecz. Czy kiedy będzie Nuggets Timberwolves? Nuggets Timberwolves dopiero będą z 10 na 11. No to dobra. A więc tak. Celtics Cavaliers. Czy ja muszę tutaj coś dużo mówić? Celtics 2-0. No, dawałem sweepa. Chyba też właśnie typowanie, więc Celtics wygrałem ten mecz. OKC Thunder Dallas. No jestem tego meczu ciekawy. Tego meczu jestem ciekawy naprawdę właśnie, bo czuję, że po prostu Dallas, że czuję, że Kyrie i Luka nie zagrałem tak źle w tym meczu, więc czuję, że tym razem Dallas wygra i będzie remis w serii. Tak mi się wydaje. Chociaż OKC znowu z drugiej strony nie przegra jeszcze w tych playoffs ani jednego meczu, więc no nie wiem, ale czuję, że to będzie ten mecz. Czuję, że to może być ten mecz. Faul tutaj tego jednego gracza, to jest ten O'Connor, z którym może powiedzieć, się tutaj mierzymy. Oj, czemu go w twarz uderzył? Czemu na takie ocarze trafił go w twarz? Zamiast do mnie paść do ręki, to uderzył Blacka w głowę. Jeszcze Orlando próbuje walczyć, ale nie, nic nie zrobią, to nic nie zdziałałem już. To jest faul. Nie mogli jakby inaczej mnie tutaj zatrzymać, więc sfaulowali. I kolejne dwa punkty wpadają tutaj. Collins, Jet Howard, pół dystans, nie wpada, Wemby zbiera. Nikal, do niego piłka. Wejdę tutaj i mogę mieć dobrą piłkę, gdyby ta piłka była wyżej podana. Gdyby ta piłka była troszkę wyżej podana. Anthony Black. Pudło. Zbiórka O'Connor. Wybroniony tutaj O'Connor, dobra. Coś się niestety nie uda. Nie było daleko, ale się niestety nie udało. Faul tutaj Holanda. Ciekawy jestem, ale czy jak trafią te dwa rzuty osobiste, czy będą nas faulowali? Myślę, że powinni próbować jeszcze. Nie udało niestety, no te trójki tak wziąłem. Hall of Fame. Trójka to jest piekło, naprawdę to jest piekło. Po prostu jak naprawdę jakby w porównaniu do poprzednio poziomu to nawet nie jest mała różnica. To jest przepotężna różnica naprawdę. A więc San Antonio Spurs wygrywałem 126-118 to spotkanie. Pomimo problemów z faulami udało się wygrać to spotkanie. Udało się mieć lepszy teammate grade niż ten O'Connor, a więc key game w 100% dobrze zrobiony i to jest coś, co jest oczywiście najważniejsze dla nas w tym spotkaniu. Patrząc na to właśnie, że miałem 18 punktów przed czwartą kwartą, to nawet spoko, bym powiedział, też ten mecz w miarę wycisnąłem maksa, praktycznie mam wrażenie z tego, co
co tutaj się działo. I to też właśnie bardzo możliwe, że był ostatni mecz przed All-Star Breakiem. To na pewno był ostatni mecz przed All-Star Breakiem, więc to też na pewno istotna kwestia. Czy będziemy mieli, pewnie będziemy mieli konferencję prasową, zakładam. Czy tak będzie? Tak myślałem, tak myślałem. A więc konferencja prasowa przed nami. Możemy udać się na tą konferencję i zobaczyć, co mam tutaj do powiedzenia. A nie, nie, nie mamy, to jest peer pressure. Nie wiem, czemu coś tam żeby media press, jakby można powiedzieć, i tam peer to up, i tam jeszcze też pressure, więc przeczytałem jakby to, że mamy konferencję prasową. Dobra, nie mamy. Nie mamy tej konferencji prasowej, ale mamy na pewno upgrade do zrobienia. Ostatnio ulepszyłem speed with ball i perimeter defense chyba, więc steela możemy ulepszyć. I to tyle. Steela sobie możemy właśnie ulepszyć. Już przeczytałem 3 zostały tutaj rzeczy do upgrade'owania. Jakby tak, że teraz właśnie się może powiedzieć, skupiamy na tych trzech rzeczach, czyli speed with ball, perimeter defense, steal, a potem jeszcze na koniec 3-point shot, czyli 23 tysiące muszę na to przeznaczyć. Dobra, więc czy to jest koniec Pacers, a nie, to Grizzlies przed nami, więc Grizzlies myślę, że możemy przesymulować. I ten mecz, udział to stop, tak, my chcemy zatrzymać oczywiście. 33 punkty, więc spoko mecz. AJ Griffin. Przed chwilą zapomniałem, że mieliśmy AJ Griffin. I tak myślę, co to za Griffin w zespole? Nie chcę zaczynać. Nie chcę zaczynać jeszcze tego. Dobra, czyli kończymy tutaj widocznie. Nie mogę się ruszać, nie wiem czemu, moim zawodnikiem. No dobra, to zakończymy. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!